Cześć, nazywam się Agnieszka Kantorowska. Chcę Ci zadać pytanie, czy lubisz porządek? I teraz być może odpowiadasz tak, lubię porządek, mam posprzątane mieszkanie, czysty samochód, uporządkowane biurko, w szafie wszystko poukładane, albo też no, trochę muszę jeszcze nad tym popracować. Ale ja dzisiaj chcę porozmawiać z Tobą o innym porządku. O porządku tak naprawdę w Twoim życiu, ale w Twoim życiu tym wewnętrznym, w tym życiu emocjonalnym, w tym, co masz też do zrobienia, co masz zaplanowane. Bo jeżeli w swoim życiu to, co masz w głowie, swoje myśli, swoje działania masz uporządkowane, to automatycznie przekłada się na to, co jest dookoła Ciebie, na Twoje to życie zewnętrzne. Czyli uporządkowane życie wewnętrzne, porządek w tym życiu wewnętrznym przekłada się na porządek w tym życiu zewnętrznym. Ale jak to zrobić? No bo zobacz, jeżeli swoim umyślem masz mnóstwo takich niepozałatwianych, niepodokończanych spraw, tych spraw z przeszłości, być może jakaś niedokończona rozmowa, coś zostało niewyjaśnione, może jest jakiś temat do obgadania, do wybaczenia i on gdzieś tkwi w zawieszeniu i jest niezałatwiony. To już jest jeden temat do uporządkowania. Być może masz jakieś wyznaczone cele, których nie zrealizowałeś. Więc też trzeba je uporządkować, zastanowić się, czy wracasz do nich, czy na nowo je analizujesz i podejmujesz chęć zrealizowania tych celów, czy tak jak niepotrzebne śmieci wyrzucasz do kosza. To też trzeba przeanalizować. Też warto zastanowić się nad swoimi przekonaniami, jakie Ci towarzyszą na co dzień. Czy one są wspierające i pomagają Ci działać, czy są to przekonania, które blokują Cię przed działaniem i jakie inne przekonanie w to miejsce powinno się pojawić, żebyś zaczął działać. Więc pozbyć się tych przekonań, które Ci przeszkadzają. Kolejną rzeczą, która porządkuje Twoje życie wewnętrzne, są emocje. To też warto się zastanowić, jak reagujesz w różnych sprawach, na różne sytuacje i uporządkować swoje emocje. Warto też uporządkować swoje relacje, zastanowić się, jak wyglądają Twoje kontakty z osobami, jak do tej pory one przebiegały, czy to są kontakty, które powodują, że Ty masz chęć do działania, dużo motywacji, czy wręcz przeciwnie. Czyli zaprowadzić taki ład i porządek w tym, co do tej pory działo się w Twoim życiu. Czyli z emocjami, celami, relacjami, tym, co dotyczy tej sfery przeszłości. Tu zaprowadzić porządek. Kolejną sprawą, obszarem, nad którym warto się pochylić i też tam zaprowadzić porządek, jest przyszłość. Czyli też zastanowić się, jakie cele masz wyznaczone, co chcesz zrealizować, co chcesz zrobić. I tutaj też zaprowadzić porządek, jakąś hierarchię, wyznaczyć, określić daty realizacji, zastanowić się, czy potrzebujesz jakiegoś nowego nawyku, który pomoże Ci to realizować, czy też musisz jakiś nawyk wyeliminować. Więc tutaj też musisz zaprowadzić porządek. No i tym kolejnym obszarem, w którym też powinieneś zaprowadzić porządek, zastanowić się, jak on wygląda, czy jest ok, jest tu i teraz. Czy masz ten czas na koncentrację, na medytację, na odpoczynek? Zastanów się, czy tutaj też jest porządek. I jeżeli przeanalizujesz sobie te wszystkie trzy obszary i w nich zapanuje porządek, to też zapanuje w pewien sposób ład w Twoim otoczeniu, w tym, co się dzieje dookoła Ciebie w życiu codziennym. Też powoduje to, że będziesz mieć więcej czasu na te już w dosłowny sposób rozumiane porządki, tak? Więc warto skupić się na tych trzech obszarach: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość i zaprowadzić w nich porządek. Być może są jeszcze jakieś tematy, obszary, o których Ty wiesz, że powinieneś zaprowadzić porządek, gdzie jest coś do załatwienia, do zrobienia. Siłą rzeczy najwięcej jakby tego porządku trzeba zaprowadzić w przeszłości, jakoś tu najwięcej tematów odkładamy, ktoś mówi, zamiatamy pod dywan, więc teraz ten dywan trzeba podnieść, posprzątać i iść dalej. Więc mam nadzieję, że
czeka Cię taka pozytywna praca, że jest chęć do zaprowadzenia tego porządku w Twoim życiu, no a to spowoduje dużo więcej miejsca, przestrzeni na to życie. Więc trzymam kciuki. Cześć!